O, cześć Andzia. A cześć Zbyszek. No, mów. Co? No co jest? No to zapomniał, że czegoś... Naturalnie, żeś zapomniał. Przecież 100 razy ci go dałach, żebyś wziął tatasia na zakupy. Patrz jaką fajną. Kurczę, blada, ona się bez przerwy czepio, ty. Co jest, no co za różnica? Czy weźmiesz taką, czy taką siatkę? No właśnie. To jest bardzo wielka różnica. Bo ta tasia jest ekologiczna, a te epy, te torby, one się rozkładają 10 tysięcy lat, rozumiesz? Wiela? To prawda, te torby się rozkładają 10 tysięcy lat, nie ma to tam. Co ona go to za głupoty, a ty, słuchaj, taka torba, taka rozkłada, roz dwa. Ja ci pokorzę, patrz, uważaj, patrz. No jak to? Cyk, cyk. Jeszcze bych cię bardziej rozłożył i no, że musiałbym ją potargać, tą ostatnią krowę z obory. No. Ale to chodzi o rozkładanie się takiej torby, rozumiesz, wiesz, jakie biologiczne, a tak otasia ci się rozłoży za 10 tysięcy lat i na tyle lat będzie zaśmiecona nasza planeta. Co ona fan zrobi? Porąbało ją te... A to gadają, że jo jest psychopata. Jak ją mieć normalny mózg, jak się chowia przy takiej kobiecie, co? No tak, Becik, ale rzeczywiście... No to jest takie trwałe pieroństwo, że ten materiał się tak długo rozkłada. Ale ona jest wiecznie niezadowolona. Kobieto nie pamiętam, przez cały okres komuny to jej się bez przerwy bzdurało coś, że wszystko jej się za wcześnie psuje. To teraz możeczkę roczy się nie zepsuje 10 tysięcy lot. A ona wiecznie niezadowolona. Zbyszek, on nic nie rozumie. Ale zaraz. Proszę państwa, Andzia, niech ja zgadnę. Ty chyba masz jakiś problem ekologiczny, czy tak? Nie, Zbyszek, po prostu czytam taką książkę, bardzo inteligentną, proszę ciebie, wiesz, o ekologii, o świecie, tu jest naprawdę wszystko napisane, patrz jak... Gorącki głupot się naczyto, a potem się przyczepię. Bo ty się czytasz i głupi, że się jak noga z tołowo, rozumiesz? To... A potem, że lodowce topnieją. Co? Kaj! Nie tu w kuchni, ino w Alpach. Aha, w Alpach, znaczy w tych górach, ja? A, witam towarzystwo, cześć siostrzyczka. A to źle z tym? Cześć. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry, panie Ernestie, dzień dobry. Cześć, Bercik. Ernest, bardzo dobrze, żeś przyszedł, bo się chciała pogadać z kimś inteligentnym. Chodź do pokoju. I ty, Zbyszek, też. No. Chodźcie. A ty tu zostawisz. Chodźcie, obcy. Właśnie, masz, poczytaj sobie. Ja bym chciała powiedzieć, że ten cały efekt cieplarniany, nie? To jest bardzo poważny problem. Wiem, dziura ozonowa i te inne sprawy, tak. A, przestańcie. Ja tam ze swoim efektem cieplarnianym nie mam żadnego problemu. Jak to? No jak to? Po prostu. Jutro będę zbierał pierwsze efekty cieplarniane. Dostaję forsę za zimowe pomidory. Panie Ernestie, czy ja dobrze zrozumiałem, że pan zainwestował w cieplarnię? No, w cieplarnię, szklarnię, po prostu. Ale to Zbyszek, to już było dawno temu. Nie? No, na tyle dawno, że właśnie jutro będą pierwsze efekty. Andzia, jutro ci mogę pożyczyć kasy, wiele chcesz. No to jak zwykle stuwa i jak zwykle do pierwszego. Nie ma sprawy. Ty, a gdzie jest Bercik? Poważnie się obraził? Właśnie, pójdę zobaczyć. Nie, niech pan zostanie. Dla mnie to jest dużo lepiej, że jego nie ma, wie pan. No wiesz, nie być taki złośliwy, nie przesadzaj. No jak złośliwy? Przynajmniej jest miło. Cicho, spokojnie i nie ma żadnej katastrofy. No tak. Ale głupoty, Jeronie, jakie głupoty. Ty, Becik, no chodź, nie obrażaj się. Jo się nie obraził, jo jest ponad to. No właśnie widzę. Przecież Andzia tylko żartowała. Żeby żartować, to trzeba mieć mózg w ogóle, wiesz? Zobaczymy na czyto, jakieś efekty cieplarniane, dziury ozonowe, jakieś promieniowanie fioletowe. Ultra. Co ultra? Ultrafioletowe. A, Gorolski wynalazek. Coś na ten temat wiesz, jesteś oblotany, co? Nie, wiecie, to są bardzo ważne sprawy. Wiesz, że na przykład ruch skrzydełek motyla, dajmy na to w Sosnowcu, może spowodować, że na Florydzie będzie tajfun. Ciebie już wali, wiesz? Nie, wiecie, to jest prawda. Tak, prawda. Prawda, Breszek, wszystkie stworzenia z Sosnowca są wredne, ale nie do tego stopnia. Ale Bercik, to jest naukowo udowodnione, no nie ma to tamto. Że w Sosnowcu są wredne szmaterloki. Oj, no dobra, już niepotrzebnie ci mówiłem o tym Sosnowcu, przepraszam, wróć. Ale dobra, niech ten motyl na przykład będzie, dajmy na to z tego, no z Koniny albo ze Szwajcarii. Bercik, to są bardzo ciekawe historie. Ale bo ten efekt cieplarniany może spowodować, że na przykład... Czopy, wiesz, te lodowcowe, topnieją. No i od tej dziury ozonowej również.
A jak stopnieją na amen, no to co się dzieje? Podnosi się poziom oceanów. I co wtedy? Masakra, kolego z wojska, masakra. Zaleje ci Holandię i te różne inne wyspy. Finito. O tym wszystkim piszą w tej książce. Jakie głupoty, Pieruna, jakie głupoty, no. Co jakie głupoty? No dobra, ty Bercie, chodź, bo przyszedł. Ernest, nie wypada, żebyś tutaj siedział. Nie, czekaj, straszne głupoty. No ale chodź, no. No czekaj, proszę. No, spokojnie dojdę do tych wrednych szmaterloków ze Sosnowca, nie? Czego? Motyli, no. A, no dobra, to siedź na razie. Bercik. Daj ty światło i śpi, co? Poćpiemy. Ty, Andzia! No? Ty wiesz, co to jest freun? Freun? Taki gaz to jest. Ja, ale to jest taki gaz, ale taki grolski gaz, wiesz? To jest takie pieruństwo, ono jest niebezpieczne, fezmur się znajduje w tych w lodówkach i w dezodorantach. To prawda. Ale wiesz, jakie to niebezpieczne, ty? Pierunie, jakie to jest niebezpieczne, ty? To jest takie niebezpieczne, że człowiek nie wie, jakie niebezpieczeństwa go w życiu czekają, ty. Pierunie, a co to jest? Stężenie CO2. Andzia, stężenie CO2! Pierunie, no jasne, ty się śpij. Pierunie, już czuję te stężenie CO2, nawet nie wiem, co to jest, ale... Pieruństwo niebezpieczne. Kurczę, blade, nie ma szans. Nie ma szans. Ziemia idzie ku zagładzie. To się źle skończy. Wymrzemy jak dinożarły. Bandyto freunowo! Ty wiesz, co ty robisz? Ty wiesz, co robisz? Leci kapie, co ci odbiło? Leci! Ty. Co ty robisz? Wczoraj kupiłem, oddawaj, no! Ach, ty pieruński terrorysto dezodorantowy! Haha, że ja cię przejrzał, że chcę, wiesz? Co? No. Co się powiedział? A wyspy Vanuatu cię nie interesują? Oddawaj! Chcę się popryskać i idę na bazar, no, dawaj! A, jasne, na bazar, krótkowzroczny Gorol. Ty byś se poszło spokojnie na bazar, a w tym czasie porządne hanysy z wyspy z Vanuatu, co? Niech się topią, niech im zalewa ocean, nie? Halo, Bercik, ty się obudź. Obudź się, bo bredzisz. Tak? Tak. Godaj, po co ci to? No, a jak myślisz, po co? Godaj, szkodniku, po co ci to świństwo? Po to, żebym się wypryskał pod pachami, rozumiesz? Ja chcę się zrobić pod pachą dziurę ozonową, ja? Nie, chcę sobie zrobić dziurę zapachową. Ja, ty się będziesz psikał pod pachą, a w tym czasie nie interesuje cię, że wyspy Vanuatu zaleje, że Holandię zaleje. Holandio, przecież dzięki Holandii mnie awansowali na mundial, a ty co, ty tak im się chcesz odwdzięczyć? Tak im się chcesz odwdzięczyć? Co? Poczekaj. Ja już chyba wiem, zgadłem. Ty żeś czytał całą noc książki Andzi, tak? Bo ziemia jest ino jedna. Tak. I wszyscy musimy dbać, żeby ona nie zginęła. Bo jak nie będziemy dbali, będziemy se sikać freon pod pacha, to kojtnemy jak mole, padnemy wszyscy jak dinożarły. Halo, dzień dobry. No, czekaj, dzień dobry. Co się dzieje? Co się dzieje? A wiesz co, mamy w domu ekologa przodowego. Testuń! A jasne. Andzia, tam jest wszystko, co nas pomału zabiją. Ale mi pokoż. Nie. Pokoż mi w tej chwili. Nie. Nie. Co ty chcesz z tym zrobić? Andzia, wyciągnąć to w pieruny. Ale podpodobaj to. Andzia, musimy ratować nasza błękitna planeta. Nie gryź. Nie. Zostaw to. Słyszysz? O, mój Boże. Percik, dobie to w tej chwili. Percik.
Opamiętaj się! Za życiu! Jeszcze mi ludzkość podziękuję! A ty też jesteś ludzkość! Chociaż nie wyglądasz. Co ty wyrobiasz? A, karlikowo, pocieno tu, mąwos! Chcesz ode mnie, co? Nic, nowosca trochę powuniać. Ratunku! Co ratunku? Nie przeszkadzajcie mi w ratowaniu ludzkości! Pomocy! Rzecznik został w tej chwili z panią karlikową. Ale ja chcę ino coś sprawdzić. Ratunku! Jedzie odwóz jak pierun. Ty świn, duchu jeden ty. Używaliście dezodorantu? Jasne, że używamy. No. Ty psychopato jeden, ty. Ja psychopata, ja? To wy się kiedyś zdziwicie, jak popatrzycie przez okno i się kojarzy, że wam ocean podszedł pod los do okna. Ocean to mi już dawno podchodzi pod okno, ale wiesz jaki? Ocean twojej głupoty, ty. Ja? Ja. Bo wyście są mądre, bo mieszkacie na trzecim piętrze, pra? To co was obchodzi, że do drugiego piętra wszystkie będą zalone? Ale ja mieszkam na drugim piętrze i ona to nie pozwala, rozumiecie? Ratunku! A to... Chwila! Z czego wy mucie za kurteczka, co? Tworzywo sztuczne! Sztuczne tworzywo! Ściągajcie to! Ściągajcie to, bo to jest wszystko! Ale kalikowo! A ta torebka tych mucie! Nylonu! Ona się 10 tysięcy lot będzie rozkłada! 10 tysięcy! O, ale wiecie! Radzie ratuj ona wypierę, no! Runie, ty to masz szczęście, wiesz, że masz taką mądrą żonę, bo jakby cię klupła jeszcze raz, to byś leżał sam. Karlikowo, przez takich jak wy zdechły dinożarły. Wiecie, wyście są pomyłką ewolucyjną ludzkości. Ty i pora na sprzeczka, co? Gerard, dezodorant był? Że co? Widzicie, karlikowo? Bierzcie z niego przykład. Taki pijok, patrzcie, taki pijok, a dbało nasza ozonosfera. No, ty, Gerard, Jeronie, ale swoją drogą to ty byś od czasu do czasu zwykłej wody mógł użyć, wiesz? Bez detergentu. A propos tematu wody, bo mnie suszy, a może być tak z chmielem jakby co? Wiesz co, ja się dali stanę może, wiesz? No, cześć załoga. Cześć, Józef. Cześć. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mam piękny dzień na bazarze, nie ma to tamto. Przeczuwam, że dzisiaj będę miał dobry zarobek i się nie pomyliłem. Dlatego pan Zbyszek stawia kolegom po piwie. Dawaj, Alois, i szybko lecę na bazar. Raz, raz. Zbyszek Mogest. Ja. Bercik, coś ty taki smutny dzisiaj. O, on tak od samego rana, wiesz. Bercik ma problem ekologiczny, tak? Ekologiczny problem? Tak. To jakiś gorolski problem. Ja do mnie pijesz? Ale tak brzmi, po gorolsku. Problem, mam problem, z wami wszystkimi tu mam problem. Nami. Ja. O. No, może z Kipusiem i Gerardem mniej. O, ale ty, Alois? Co, ju? Ty mi coś śmierdzisz. Ja ci śmierdza? Ty się lepiej u nich powuniaj. Ja się dzisiaj szprajowo. No właśnie, że się szprajowo. Będzie terrorysto, ty dezodorantowy, ty giźnie freunowy, ty jeden. Bercik, uspokój się. Jo, te trzymaj go, bo jak mu lud na zaro, ja je giź, co? Panowie, trochę kultury, no. Siadaj. Jeronie, coś z tym trzeba zrobić. Ja co? Trzeba iść do psychiatry i się leczyć, jak ci po jednym piwie tak wali. Nie, coś z tym trzeba zrobić, no. Ktoś musi ratować ta ludzkość. Wiem, może ją zaczynał od siebie. Nie, są nie dam rady. Kto ze mną idzie ratować ludzkość, no? Za pięciokrzysko. No. A ja nie, ja idę na bazar. Nie będę tracił takiego pięknego dnia na ratowanie ludzkości. Tak, widzisz? Typowo gorolskie, samolubne myślenie. Gerard, idziemy ratować. Bercik! 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 Ja już jest! Jaka jest nasza lodówka? Lodówki nie ma. Bercik! Bercik, jesteś tu? A! Jezus! I pralki nie ma też. Wynieśli pralka i lodówka, było włamanie u nas. Co było? Kaj włamanie! Kaj! Patrz, nie ma. Aha, ta pralka i lodówka. Ty mi nie godaj, że? Co? Ty mi nie godaj, że... Ale Andzia, jeszcze mi będziesz wdzięczna! Ty mi nie godaj, ale... żeś ten wyniósł z naszego domu, nasza rodzina, pralka i lodówka. Ja cię zabiję. Andzia, ale czy ty
się znowu sprawa z tego, że taką lodówkę emituje ozon do atmosfery, albo tym freon, czyli inne pieruństwo, Adzia, ale ty wiesz, co to jest freon? Ty się rano normalnie budzisz, jak żeś na wieczór wcisła do tej lodówki wóz, to rano masz ocean, a pralka emituje do atmosfery te detergenty. Co się dzieje? No co, jak każdy zbawca ludzkości cierpia za ludzkość, no. Andzia, uspokój się. Co? Muszę zadzwonić do mojego brata Ernesta, żeby mi zasponsorował psychiatrę dla mojego męża. Co wyniósł? Dajemy za wam brać. Patrz, ja ci wszystko pomógł wyciągnąć, a KS mój pięciok. Czekaj, to są pieryńskie hachary. To patrz, nawet. Jasne, jadą mi, no, emitują dwutlenek węgla do atmosfery. Kopcum, podwyższają temperaturę naszej planety. Hachary pieruńskie, czas tym zrobić porządek. Ale czekaj, my to zaraz opanujemy. Gerard, słuchaj, dostaniesz pięciok. I no poszukaj jakieś stare szmaty i każdemu powciśkasz do rury wydechowej, dobra? Do ospufa! Do środka. Ja. Lec. Szukaj. A tu jedzie. Tu jedzie najgorszy morderca ludzkości. Zabójca świeżego powietrza. Stój! Ty jest najgorszy. Bercik. Wyłącz ten silnik, powiedziałeś. Co ty zaś wyrobiasz? W imieniu błękitnej planety wzywam cię. Przestań używać tej piekielnej maszyny. Rozumiem. Oglądał żeś Gwiezdne Wojny, a? Żadne wojny. Tu chodzi o efekt cieplarniany. Ach, efekt cieplarniany. To ty się teraz ekologiem? Ja. I bardzo dobrze, Berciku. Widzisz? Ja cię nawet rozumiem. Ty mnie rozumiesz? No tak. Tylko, że ty się opie porywasz z motyką na słońce. Ja, a propos słońca, też z tym trzeba zrobić porządek. Dobra, w porządku, jak one musi, niech se świeci. I no chodzi o te pieruńskie ultrafioletowe promieniowanie, które jest takie niebezpieczne. Bercik, promieniowaniem się zajmiemy po tym, dobra? Teraz się skupimy na efekcie cieplarnianym, tak? Otóż twoja walka jest bez sensu, rozumiesz? Po jakiemu? Z dwutlenkiem węgla nie wygrasz, po prostu nie masz szans. Czemu nie? No temu, że na przykład każdy człowiek jak dycho, nie? To wydycha dwutlenek węgla. O. Jak każdy? No każdy. No chyba gorole, ale nie my. Bercik, każdy normalny człowiek, gorol też, wdycha mieszanka tlenu i azotu, rozumiesz? Spala się to w płucach i wydycha dwutlenek węgla. I tak jest prawda i na to nic nie poradzisz, no. Ja? Tak to jest, Bercik. Karlikowo, chodźcie, Karlikowo. No chodźcie tu, Karlikowo. Już, chodź. Nie wciągajcie tak głęboko luftu. Przestań oddychać, mocie. Słyszycie? Nie oddychać, już. No, patrz, jako kobieta jest aspołeczna. No, będzie dychać na złość. No, na złość będzie. Bercik, ty nie możesz zabronić ludzkości oddychać, zrozum, no. To nie ma sensu. Ja może to nie ma sensu. To jak zatykać? Ale... Hej, panie Gerard! To nie ma sensu! No to ja poproszę mój pięciok! Nie, pięciok. To też nie ma sensu, no. Halo, Bercik! Bercik, dzisiaj miałem dobry dzień. Zarobiłem kupę szmalu, ty wiesz? Bercik, słyszysz mnie? Słyszę. No i co ty na to? Ja na to, że trzeba zbudować prom kosmiczny i co? Uciekać stąd w pieruny. Ta planeta nie ma przyszłości, no. Ty, Bercik, a może byśmy poszli do kina? No to nic nie pomoże. Przecież w kinie też będziemy emitować dwutlenek węgla, no. Gotów ci, to już jest koniec. Koniec. Andzia, to tu masz ta stówka, chyba że chcesz więcej. Nie, dziękuję. Ernest, ja nie potrzebuję pomocy finansowej, raczej innej, wiesz? Co? Bercik. No ale Andzia, to ja uważam, że to nawet fajnie, że on się tak przejął tą ekologią, nie? Fajnie, jak on mi z domu wszystko wynosi. On mi już wyniósł lodówkę, jak widzisz. On mi wyniósł nawet pralkę. Jej, już nie przesadzaj, miałeś swoje lata, no. Jak chcesz, siostra, to ci zasponsoruję i nowo pralka, i nowo lodówka, co? Ernest, ty mi zasponsoruj, ale nowego męża. Ja przecież z nim wytrzymać nie mogę. Słuchaj, on jest teraz w takim stanie, że on mi z domu może wynieść wszystko, rozumiesz? Wszystko. O, witam, panie Ernestie. O, dzień dobry. Witam.
No i jak Zbyszek, jak? Nie, jest ciągle to samo, nic mu nie przechodzi, no. No, jakoś nie mogę mu trafić do rozsądku. Wiesz, on jakoś tak... Myślę, że zaraz nadejdzie koniec świata. Widzisz, go dałam ci. Berci? No. Co? I jak? Gorzej czy już lepiej? Ach, to wszystko nie ma sensu. Świat idzie ku zagładzie. Ale Bercik, nie idzie ku żadnej zagładzie, przestój. A już ty się tam na tym zdąży, wiesz co? To jest problem ogólnokosmiczny. Co ty się tam możesz na tym znać? Na kosmosie? Oczywiście, że się znam. A jakbyś się znał na kosmosie, to byś nie lotał jak głupi cały dzień za forsą i no byś się zagłębił w rozważania o galaktyce, o kosmosie, o Ziemi. Ale Bercik, ja się codziennie zagłębiam w rozważania o galaktyce, o kosmosie i o Ziemi. Doprawdy? No jasne. Chłopie, obejrzyj się. My żyjemy w takim pieruńsko fajnej galaktyce, rozumiesz? W takim układzie słonecznym, wiesz? Tu są planety, bardzo fajne planety. Jedne są gazowe, jedne skaliste, nie? Tak się krążą, wiesz? I mówię tak, o jedna gwiazda, najlepsza, ona się nazywa Słońce. I te Słońce świeci, nie? Grzeje. I emituje takie promienie, rozumiesz? No i co z tym? I na Ziemi rosną roślinki, to się nazywa wegetacja, wiesz? A jak się taka roślinka otoczy szklanym takim płaszczem, wiesz? No. To wtedy następuje efekt cieplarniany. I co z tego? No i cały problem polegał na tym, że wiesz, Słońce świeci roz bardziej, a roz mniej. Roz emituje więcej tych promieni, a roz zaś mniej, nie? I cały problem polegał na tym, żeby tak zrobić, żeby na tym promieniowaniu, na tym świeceniu też trochę zarobić, rozumiesz? No i co? No i właśnie tak się dziwnie składa, że jo na tym promieniowaniu właśnie troszkę zarobił, no. To prawda? No i także chcę pomyślą, nie? Że w końcu tobie się też coś z tego efektu cieplarnianego należy, nie? Ja? To prawda? A, no, a czemu? No, po prostu pomyślą, że chcę, że należy ci się z tego promieniowania 20 zł za twoje ekologiczne myślenie. O! Nie. To my teraz mamy za co wrócić do Alojza. No, oczywiście. Ernest! Czy ja ci już powiedział, że ja cię lubię? No, dzisiaj jeszcze nie, ale zawsze możesz to powiedzieć, no. Ernest! Ja cię zawsze lubił! Ernest! Jak ja cię lubię! Ja wiem, Bercik. Ja. Dobra. Ale... Czekaj. Co? No, w porządku, załatwione. Jak to w porządku? No tak, to w porządku. Porozmawiałem, załatwiłem, no. I co? Naprawdę? Tak normalnie? No pewnie, walnąłem mu przemowę kosmologiczną i tyle. No. I już nie godę o zagładzie ludzkości i o końcu świata? Nie, już nie będzie o tym godą, obiecuję. Wiesz co, Ernest? Tyś jest genialny. Ha. Dziękuję ci bardzo. Na Ernesta zawsze możesz liczyć się, Szczytko. Czymy się, teraz muszę lecieć. Do zobaczenia, do widzenia. No, do zobaczenia. Biegosiku, nic. Ty, ale genialny ten mój brat, nie? No, niesamowicie. Ciekawe, czy to Bercikowi pomoże. Zaraz no się, i co? Zaraz się okaże. Troszkę lepiej? Przez moment było lepiej, ale teraz widzę, że zagłada ludzkości jest bliżej, niż ją się spodziewał. Jak to? Godą wu. Zbliżył się koniec świata. Coś ty. A po czym żeś poznał? Po tym. Ernest mi dał 20 zł, rozumiecie? Przyjdzie nam wyginąć jak tym pieruńskim dinożarłom.